77-letnia kobieta zaufała obcemu człowiekowi, który przez telefon podał się za policjanta i przekazał jej fałszywą informację dotyczącą rzekomo jej syna. Poinformował kobietę, że jej syn spowodował wypadek i konieczne jest wpłacenie 40 tysięcy kaucji, aby mężczyzna mógł opuścić budynek policji. Kobieta postąpiła zgodnie z instrukcjami oszusta i w ten sposób straciła kilkadziesiąt tysięcy i złotą biżuterię. Przechodniów pytaliśmy, czy wiedzieliby, jak zachować się w podobnej sytuacji. To są przykre sytuacje i no cóż, no trzeba uważać. Numer się nie pokazuje. Przerywam rozmowę, połączenie. To trzeba zadzwonić do wnuczka, czy do skontaktować się wystarczy, prawda? Raz ktoś tam dzwonił, ale ja nie podnoszę telefonu i nie odbieram. To nie tylko taka metoda, są jeszcze inne, dużo gorsze metody. To prawda, oszuści wykorzystują różne metody, aby osiągnąć cel. Nie tylko dzwonią, ale również wysyłają SMS-y z linkami do podejrzanych stron. Bardzo często oszuści w ten sposób przechwycają nasze dane do logowania się do bankowości elektronicznej i w ten sposób mogą przejąć nasze oszczędności zgromadzone na koncie bankowym. A dzwoniąc do różnych osób, oszuści podają się nie tylko za policjantów. Najczęstszymi metodami, z którymi mamy w ostatnim czasie do czynienia, którymi posługują się oszuści, jest to metoda na policjanta, na wnuczka, ale również osoby podają się za osoby najbliższe, jak syn, synowa, córka, zięć. Należy przede wszystkim stosować zasadę ograniczonego zaufania. W przypadku takich telefonów od osób podających się za naszych najbliższych, spróbujmy zadzwonić na znany nam numer do naszych krewnych i potwierdzić, czy taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce. Do wszystkich Państwa apelujemy. W przypadku, kiedy ktoś dzwoni na nasz numer i wypytuje o pieniądze lub kosztowności, należy przerwać połączenie, a po rozłączeniu się zadzwonić na numer 112 i przekazać informacje na temat podejrzanego połączenia.